Jesteśmy w Biurze Polskiej Akcji Humanitarnej. Nasza organizacja zajmuje się pomocą ofiarom wojen, ofiarom kataklizmów oraz ofiarom długotrwałego ubóstwa. Działamy jeszcze nie na całym świecie, ale w bardzo wielu krajach. Żeby dotrzeć do ludzi z naszym przesłaniem, że musimy się dzielić z innymi, że powinniśmy być solidarni, musimy korzystać z różnego rodzaju form przybliżenia tych problemów. I stąd na przykład stworzyliśmy takie kampanie jak kampania wodna. Studnia w Sudanie jest już hasłem znanym bardzo wielu Polakom. Głównym celem naszych kampanii społecznych jest zaangażowanie Polaków do pomocy w rozwiązywaniu problemów naszego globalnego świata. Po to, żebyście zaczęli żyć bardziej świadomie. W zwykłej kampanii produktów komercyjnych cel jest jeden – zwiększyć sprzedaż produktu. W kampanii społecznej może być uświadomić społeczeństwo o jakimś problemie, który występuje wśród nich, uwrażliwić. Oni mogą wiedzieć, że ten problem występuje, ale są obojętni na ten problem. Może być również taki cel finansowy, czyli pomóc fundacji zebrać fundusze na pomoc jakiejś konkretnej osobie lub jakiemuś zjawisku, które gdzieś tam kuleje w społeczeństwie. Teraz Wam krótko opowiem o jednej z głośniejszych kampanii społecznych w ostatnim czasie, czyli o kampanii dla Fundacji Synapsis, której hasłem było Autyzm wprowadza zmysły w błąd. To była ta kampania przeprowadzona z Bartkiem Topą. I Bartek zrobił coś niesamowitego, bo odegrał osobę autystyczną. Nie dosyć, że zrobił to w takich króciutkich filmikach, które nagraliśmy odpowiednio wcześniej w restauracji, w mieście, w metrze, gdzie już się wystawił na jakąś taką ocenę ludzi, którzy gdzieś byli dookoła niego. Zresztą to widać na tych filmikach. Ale jeszcze w programie na żywo, w telewizji śniadaniowej, zachowywał się jak osoba z autyzmem, zachowywał się bardzo dziwnie. Ludzie to komentowali, komentowali to okrutnie. Właściwie wśród tych komentarzy chyba nie spotkałam ani jednego, który gdzieś brał pod uwagę, że a być może jemu coś jest, a może jemu coś dolega. To był taki trochę lincz społeczny na Bartku. Po trzech dniach został wyemitowany w telewizji spot, w którym Bartek mówi o tym, że dla niego to było tylko zadanie aktorskie. A wielu ludzi cierpiących na autyzm żyje z tym na co dzień i na co dzień jest wytykane palcami. No i potem oczywiście media już same prosiły o wywiady z Bartkiem Topą, o wywiady z osobami z Fundacji Synapsis, gdzie można było opowiedzieć, co to jest autyzm. I w ten sposób pokazaliśmy dokładnie, co to jest autyzm i jak my ludzie reagujemy na autyzm, nie znając tej choroby. Media są niezwykle ważne i również wy jesteście ważni, bo i wy jesteście posiadaczami mediów. Dlatego, że macie swoje profile na Facebooku i przekazywanie informacji pomaga i to w sposób niebywały. Ponieważ w ten sposób coraz więcej ludzi dowiaduje się o danej akcji, a ludzie jak wiedzą, to zazwyczaj chcą pomóc. Podam Wam dwa przykłady takiej roli mediów w nagłaśnianiu akcji i skutków, jakie to przynosi. Zbieraliśmy pieniądze na pomoc Filipinom, które w zeszłym roku dotknął straszliwy cyklon. Dzięki informacjom w mediach w ciągu 2 miesięcy zebraliśmy 1 700 000. Dzisiaj kończymy budować 1200 domów na Filipinach. Odbudowaliśmy również jedną szkołę. Druga akcja, obecnie Bałkany. Niestety powódź na Bałkanach zbiegła się z zagrożeniem powodziowym w Polsce, zbiegła się z wyborami do parlamentu, co spowodowało, że informacji o powodzi na Bałkanach, przede wszystkim o jej skutkach, o tragedii ludzi, jest bardzo mało. Zebraliśmy dotychczas 360 tysięcy, już upłynął miesiąc. Widać, jak bardzo tutaj zaangażowanie mediów może pomóc organizacji w zbieraniu pieniędzy. Gdybyście chcieli wy zrobić kampanię społeczną, no to trzeba przede wszystkim zebrać sobie grupę ludzi, które chcą to zrobić. I wśród nich powinny być i osoby, które będą ją wymyślały, czyli takie trochę twórcze, z wyobraźnią, i osoby, które będą ją organizowały, czyli tacy bardzo dobrzy organizatorzy, którzy będą gdzieś tam spajali działania poszczególnych osób. Jeżeli macie temat tej kampanii, czyli wiecie, że chcecie pomóc na przykład w schronisku dla zwierząt, to wtedy zastanówcie się właściwie w jaki sposób, co chcecie zrobić. Czy zebrać pieniądze na schronisko, czy spowodować, żeby więcej osób adoptowało zwierzęta, czy spowodować, żeby więcej osób przyjeżdżało do schroniska i zajmowało się wolontariatem, czy w ogóle zwrócić uwagę ludzi na traktowanie zwierząt w kraju.
wybieracie sobie jeden konkretny temat. Potem jest taka trochę praca twórcza. W jaki sposób powiedzieć ludziom o tym, żeby ich poruszyć? Żeby to w ogóle chociaż na chwilę z nimi zostało. To jest strasznie trudne, bo jak to się wie, to wtedy już jest sukces kampanii społecznej. Potem się zastanówcie, do kogo mówicie. Jeżeli tematem jest adopcja zwierząt, to przeważnie są to ludzie młodzi, ewentualnie właśnie starsi, którzy gdzieś tam na starość mogą przygarnąć małego psa, więc określcie sobie grupę osób, do których chcecie mówić, bo w ten sposób już będziecie szukali kanału, którym można do nich mówić. Jeżeli to są młodzi, to dlaczego nie przez internet? Jeżeli to są starsi, może poroznosić ulotki na klatce schodowej. Trzeba zastanowić się, co do nich najczęściej dociera, gdzie oni sięgają, co czytają. I też grupa docelowa posługuje się specyficznym językiem, czyta specyficzne rzeczy, należy do nich mówić, do jednych mówić bardziej szokująco, do innych tak bardziej poważnie. Taką analizę komunikatu trzeba sobie najpierw przygotować, a potem go zbudować. Jak już go sobie zbudujecie i wiecie, że chcecie dotrzeć na przykład prasą, ulotkami, internetem, to należy poszukać firm, które mogą Wam w tym pomóc. Wiele firm robi takie rzeczy nieodpłatnie, jeżeli to są działania pro bono, działania dla jakichś słusznych celów społecznych. Możecie też to próbować robić sami, drukować te ulotki, roznosić i sprawdzać, jak to działa. Wszystkie akcje społeczne przyczyniają się do budowy jakiegoś dobra. Chcemy, żeby świat był dobry, chcemy, żeby świat był lepszy, ale świat będzie taki, jakim go uczynimy. I dlatego każde uczestnictwo, nawet niewielkie, jest bardzo ważne. Nie musicie mieć pieniędzy, ale możecie naprawdę zrobić bardzo wiele. Jeżeli ktoś z Was ma talent, ma chwilę czasu, a każdy ma z Was talent, to warto, żeby odrobinę tego talentu oddał światu, a to powróci do niego.